Dzień dobry. Gdzie my dzisiaj jedziemy? Do Warszawy. Jedziemy do Warszawy. Podjedziemy sobie do Ikei. Nie wiem. Mi się marzy zmiana trochę w pokoju. Nie wiem, najwyżej na dole usiądę, będę na ciebie czekać, a ty co polatasz. Po Ikei? Polatasz. Hejka, hejka. Wpadliśmy na chwilę do Ikei. I oczywiście mniamu. Wychotem, łosoś, medalion. Pyszne medaliony. Tak, tu mamy taki torcik. A tu mamy tartę z malinami, śmietanowo-malinową. Ja mam? Klopsiki. Pire. Też jeden medalion. I groszek. Wziąłem jeszcze sobie chłodniczek. Oczywiście nie mogło zabraknąć kawusi. Tak jest. Musiał wziąć buraczki sobie. Ja nie wiem, po co ja to wziąłem. No chyba, żeby odnieść potem. Chyba tak. Kochani, smacznego obiadku wam życzymy dzisiaj. Pozdrawiamy. Co? Ja jestem pełny. Ja też jestem pełny. Zjedliśmy po drugim daniu. Ja zacząłem jeszcze ten chłodniczek, który tak ładnie rozlałem, nakładając go. I jesteśmy pełni, słuchajcie. O matko, jak pyszne. A co brałaś? Tartę? Wychota. Mamy jeszcze kawusie. Miśka mówi, że niepotrzebnie brała buraczki. Ja ten chłodnik, no połowę go chyba zjem. No, też niepotrzebnie, co? To już byśmy zaoszczędzili 8 zł, a to? Po ile? Co po ile? Chłodnik? Chłodnik chyba to sępkę, nie? To 16 zł byśmy zaoszczędzili. Ogólnie wydaliśmy 65 zł. Na dwie osoby obiad, plus deser, plus kawa. 65, czekajcie, tak go wam przekręcę. Z kartą IKEA Family było troszkę taniej. Za klopsiki 8 zł. O matko. Za kini fileta 17. Chłodnik kosztował 9, Miśka. Za buraczki? 17. Za buraczki dałaś 8. No właśnie. Te medaliony są zarąbiste. Te medaliony przesmaczne. Są super. Słuchajcie, buraki i chłodnik dzisiaj. Niepotrzebne no, chyba. Niepotrzebne. Ale Łukasz, ja pierniczę. Ty ten chłodnik jeszcze jesz? No, jeszcze go dziabnę, zanim do kawy się doczłapię. A ja biorę. Torcik. Nie, to był torcik? Torcik. Rewelacja. Podjedliśmy. Zobacz tam. Jesteśmy pełni. Gdzie? Zobacz, na samym dole. O, i tu dostaliśmy zniżkę. Zniżkę dostaliśmy, zaraz wam pokażemy, na jaką piękną poduszeczkę. I takie weźmiemy chyba 4, co? 4 weźmiemy? Panienka. Panienka myśli. I tu są do niej od razu poduchy. 50 ale my mamy na 50. Takie poduchy już. 50 na 50. Kwiatuszki. To co, bierzemy 4? To wtedy mamy po 12,50. Dostaliśmy dzisiaj rabaty. Zamiast po 25 zł, to takie coś po 12,50. I co, i a dwie? No dwie to na pewno bym wziął. No nie wiem, pomyślimy. Dobra, to myślimy. Teraz oczopląsu można dostać. Kolorowo. Do wyboru, do koloru musimy kupić sobie poszafeczki nowe. Normalnie szał ciał. A, Kinia już coś wybrała. A to jakaś michowa. Tu. 129 zł. Łocie pani. Kolorowo. To są pościele, tak? Chyba nie. My na pościele dopiero pójdziemy, bo musimy sobie wybrać nową. Te piękne. Kwiatuszki haftowane. Piękne wzorki. O, Kinia już tam. Zobaczcie, jak ona tu zasuwa. Wpadła w szał normalnie zakupowy. Wróciliśmy w megakorkach. Tak zmęczona. Kinga padnięta.
Idziemy jeszcze po drapeczki, bo babcia poprosiła, żeby jej za 5 dyszek chyba kupić, bo wydrapała sobie. No, ponad pół godziny wracaliśmy, okropne korki, upał w samochodzie. Niech to idzie już trochę to ochłodzenie, bo już mamy dosyć całniśka. Będziemy na górze, to pokażemy wam co tam kupiliśmy w Ikei, tak? Na balkoniku? Już na balkoniku mamy cień teraz chyba. Także pokażemy wam co kupiliśmy w Ikei. Dzień dobry. Słuchajcie. Hejo. Pokazujemy wam kawałek naszego balkonu jeszcze przed modernizacją. Tak, planujemy sobie to zrobić kącik. Planujemy sobie kącik zrobić vlogowy, żeby z wami porozmawiać, powiedzieć wam o różnych fajnych rzeczach. Żeby sobie będą mogli sobie na bieżąco widzieć, jakie tu zmiany zachodzą, nie? Tak. Żebyście widzieli, jak to wygląda przed, jak tak, wygląda po. Tu mamy kupione zdrapki. Nie będę pokazywać. Nie? Ja bym pochwalił się. Nie, nie. Na odcinku zobaczymy. Wiecie co? Mogę wam tylko powiedzieć, że puściliśmy Eurojackpota. Dziś jest piątek, nie wiem kiedy wy to będziecie oglądać. I kupiłam Keno 26 na 25 losowań z mnożnikiem. Kupon kosztował 100. Bałam się jak nie wiem. Ale już na pierwszym? Boję się, ale na pierwszym 6 zł weszło. Już. Ale sprawdzimy na odcinku i tak dalej. Będziemy dzisiaj zaraz nagrywać odcinek na 1 września, bo mamy zdrapki z numerem 1. Taki był pomysł. Niespodzianka pani z kolektury pomysł. Chyba pani Aleksandra. Nie wiem. Żebyśmy nie pomylili imienia. Więc tak, zrobiliśmy zakupy w... Byliśmy w Ikei. Ikei. Zaraz wam pokażemy. Wydaliśmy 300... Ponad 300 wydaliśmy. Ponad 300. Najedliśmy się, wróciliśmy obiedzenie. I na jedzenie 60, no to wydaliśmy 400 zł. I na zdrapki poszło razem z Keno prawie 300, to wydaliśmy dzisiaj 700 zł. Słuchajcie, o, telefon jest szalony. Poszło, oby się ładnie to zwróciło w tych wygranych zdrapkach. Słuchajcie, ciszę, bo zaraz może mi siostrunia do mnie dzwonić, bo miałam dzisiaj do niej dzwonić. A jeszcze dzwoniłam do Kamilki, to może odzwaniać. To ja idę po torbę z Ikei, co? Pokażemy, co kupiliśmy Ikei. Tak. Zdrapki w pięknym opakowaniu zabieram i pokażemy się z tym, co kupiliśmy w Ikei. Miśka zadowolona. Ale słuchajcie, to jeszcze te rzeczy, oprócz antyram, to kupiliśmy w Pepco. Tak, to kupiliśmy te poduchy, tą podkładkę, takie dwie podkładki za 8 zł w Pepco i poduchy po 17 zł były na fotele tutaj, bo trzeba to wszystko, te stare powyrzucać. Tak, wywalimy starocie. A nowe położyć. Dwie przecenione z 10 na 8. To na razie tu. O matko, pobrudzisz. Nie, ja przetarłem. Ale ja wytarłam. Ja przetarłem. Wczoraj, ale u nas to się kurzy od ulicy. Tak to jest. To jest Pepco. To było Pepco. Antyramy, dwie... 30 na 40, one kosztowały 9,99 chyba. Mamy prawo? O! Miśka, bo ta antyrama będzie jedna na... Na moje diamenty, diamenciki. Obrazek taki wzięłam na spróbowanie, bo to widziałam... To były papugi? To były ptaszki. Mogę je przynieść? Chcesz? No to zaraz. Bo kupiłam sobie wtedy. Ja widziałam te diamenciki u Kamilki i u Radzia, oni robią, Kamila już skończyła, a Radek robi, bardzo mi się super podoba. Wiem, Niula też robi, piękne pokazywała u siebie, naprawdę te obrazki, co Niula pokazywała, to mistrzostwo. Ja nie wiem, czy będę miała tyle cierpliwości, żeby to wszystko podziabać, ale zobaczymy. Ale próbować zaczniesz. Osłonka, nie wiem po ile. Osłonka. Bo dwie osłonki tu są. Gdzie one są? Osłonka jest jedna za, ta jest za 19,99, a druga jest za 17,99. Naprawdę, tyle rzeczy co tam jest. No bo ja mam fazę kwiatkową, kwiatki dostałam. Można brać, słuchajcie. Szufelka i zmiotka. Taka fikuśna, nie za duża, akurat pod takie nasz... właśnie tutaj na balkonik czy coś. Czy pod zlepią, wrzucimy tak. Sobie tam je. To ona kosztowała 9,99 dychę. Ja będę zaokrąglać, nie będę wam. 9,99. 10 zł. Woreczki do mrożonek. Takie opakowanie. I tu jest tak, 30 jednolitrowych i 30,04 litra. To kosztowało...
Gdzie to było? Nie wiem. Ramka, ramka, osłonka, osłonka, ramka. Czekaj, breloch. Wiecie co? To jest tak gdzie napisane? O, 9,99. Gdzie to masz? Nie, 6 zł. 6 zł. Tu. A 6 zł to nie był pojemnik ten? A, to 9,99. Tam to było dyszkę chyba. Tak, a pojemnik... Ej, tu masz numer kodu przecież, zobacz. Tu masz numer ten kod? Czy mi się wydaje? Nie ma nie? numeru kodu. Dawaj to. Co tam masz? Dwie takie poduchy fajne. Tak, wymienimy sobie. Dwa. Stare za wypaliny. 30 zł jedna. Fajnie złożone. Bez grosza. I do tego co mamy w ogóle? Mamy pościel, ale to dla Mateusza. Taką, że jak... Bo on ma dwie pościele z Ikei już. Ale żeby miał tak, żeby było w razie W. Na zmianę, jedna, tak. Ale ona była w promocji za 24,99. Tu jest poduszka i kołdra 150x200. Poduszka 50x60. Piękne. To są te promocyjne, gdzie dostaliśmy rabat. Tak. Dwa jaśki. Mogliśmy maksymalnie 4 kupić. Wzięliśmy dwa. Dwa na nasze poduszki 50x50. Po 12,50, a tak 25 zł kosztuje jedna. A tak dwie w cenie jednej mieliśmy. Zobaczcie, jaki breloczek sobie wziąłem. Ze sławną torbą z Ikei. Za 2 zł. Wsiąk go tutaj. Czekaj, nie, do kluczyków go przyczepi od razu. Dobra. Pojemniki. Fajna nazwa pojemników. Pruta. Pruta. Słuchajcie, tu są trzy pojemniczki. Ja będę mroziła w tym koperek i natkę. Można mrozić, można mrozić, do mikrofali, tak, do mikrofali można wrzucić. Uniwersalne, do wszystkiego. 6 zł, takie trzy pojemniczki. I ostatni nasz zakup. Pościel, nasz ona zakup. Była najdroższa z tego wszystkiego, 119 zł. Komplet pościeli na naszą kołdrę i dwie 200 poduszki. Na 200 i dwie poduszki. No, dwie poduchy w takim kolorku. Był jaśniejszy, ale ten jaśniejszy do nas nie przemawiał. No i słuchajcie, reklamówka... Oczywiście, tak. Musiała być. Więc musieliśmy zakupić, no, bo dużo tego było. Z powrotem, ciachamy. Słuchajcie, i wydaliśmy 339 zł. Nie wiem, czy będzie widać, może powiększę, albo zrobię zdjęcie, jak chcecie. Może zdjęcie ogólnie zrobimy. Ogólnie 340 zł. Dawno nie byliśmy, ale dawno... ja jestem zadowolona, bo antyramy są naprawdę dam tanie. Poduchy tu wrzucam. I mają plastik, nie szkło, więc jakby coś puknęło, stuknęło, to mi nie pęknie. Czy spadło. A przynieś może ten... obrazek, co będę robić. O. To mnie zmotywujecie do tego, żebym to zrobiła do końca, ale nie wiem, czy zrobię. Może jutro, od poniedziałku zaczynam już rehabilitację, zabiegi, ćwiczenia i tam będę 8 godzin. Nie wiem, czy widzicie, czekajcie, przybliżymy wam. Takie ptaszki, najmniejsze wzięłam. Takie dwa ptaszki. Nie wiem, czy dam radę, czy starczy mi... Starczy ci sił? Ja to bym na twoim miejscu lewa z tym zrobił. Gdzie tam zwariowałeś? Kamerę na stół i będziesz po diamencie ciupała 20 live'ów. No, 20 live'ów z widzami. Nie. Jak zrobię, to wam pokażę w antyramie i chcemy ten obrazek powiesić tutaj gdzieś na balkonie. No. Tu gdzieś na balkonie powiesimy. Nasz przyjaciel ma zabudowę, u nas by też się przydała zabudowa, to by taki nie było słychać ulicy. Mhm. I w zimę by można było sobie fajnie tu posiedzieć. Fajnie. No zobaczę, jak mi pójdzie fajnie. Trzymajcie za mnie kciuki. Poka. Pierwszy raz będę to robić. On jest niby nieduży, co? No nieduży, 30x30 mam. A ramki mamy... 30x40. O, właśnie. 30x40. Ej, Miśka, to ty musisz tylko wykleić, zobacz, te ptaszki i gałązki, bo tu reszta to już nie. To szybki chyba. No ja chciałam sobie taki łatwy. Taki łatwy na początek. Tak. Fajnie. Żebym tu, wiecie. Do tego jeszcze kupiłam sobie takie pojemniczki na te diamenciki. No. No zobaczymy, jak mi to pójdzie. Trzymajcie kciuki. A Radzie z Kamilką, jak mi pokazywali, to nawet... To idzie. No, jakoś to idzie. Jak mi pójdzie. Jakoś to idzie. My troszkę obkupieni. Ogólnie było gorąco. Wracaliśmy, nie? Pojechaliśmy tak w miarę przed południem chyba. Było spoko, ale już na powrocie o 16 korki Warszawa wracała do domu. Nie, głowa boli, piję kawę, bo dopiero żeśmy wrócili. Dopiero żeśmy wrócili, jest godzina
Po 18, po 21 musimy jechać po Matiego. Pojedziesz ze mną? To teraz bierzemy się chyba za kręcenie odcinków na pierwszego. No, na 1 września zrobimy odcinek. Na 1 ogólnie mamy sporo odcinków do kręcenia, sporo nakręconych. Pozdrawiamy naszych widzów. Buziaki i dobrego dnia. Pa, pa. Codziennie. Pa!